wydział osioł, by wydział wół, by zadziwić się nad misterium. Rzeczywiście Boże Narodzenie to wielka tajemnica naszej wiary. Tajemnica, która wciąż nie odkryta, jakkolwiek co jakiś czas poprzez wydarzenia zbawcze wielkość naszych oczu opada i powoli próbujemy zobaczyć całą rzeczywistość Jego obecności. Nic więc dziwnego, że wielki polski poeta Karpiński pisze w jednym z kolei. Bóg się rodzi, moc trudne, ma granice nieskończone. W tym tkwi ta tajemnica, że umysł ludzki nie jest w stanie pojąć prawdy, jak bardzo Bóg nas umiłował, że będąc Bogiem stał się również jednym z nas, przyjął ludzką naturę. Wydarzenie związane z Bożym Narodzeniem, z zjedzieniem w Jezus, jest wydarzeniem zbawczym, ale i historycznym. Z tym się nie dyskutuje. To zostało nam przekazane przez autorów natchnionych. Z wielką dokładnością pisze ewangelista Łukasz, że za czasów panujących władców, kiedy postanowiono dokonać spisu ludności, to wszystko było potrzebne dla funkcji. Trzymali straż pasterza. Ludzi wyjeździć na jasną górę na czuwania. Mówił święty Jan Paweł II, co znaczy czuwać, rozważając z nami słowa apelu jasnogórskiego. Mówił, wie o tym, co znaczy czuwać matka pochylająca się nad chorym dzieckiem. Co znaczy, kiedy lekarz czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów, gdy czuwa żołnierz nad bezpieczeństwem granic. Pasterze wiedzą, co znaczy czuwać, pilnując powierzonej trzodzie w czarę. Wszyscy inni byli daleko. Nie byli przygotowani na przyjście Mesjasza. Tak się później przedziwnie składa, że największe prawdy, jakie Bóg chce objawić nam, czy też Jego i nasza najlepsza Matka Maryja, objawia prostym ludziom, pasterzom, Fatimie, dzieciom Grasalet, prostej Bernadecie w Subiu, czy w wielu innych miejscach. Ci ludzie są otwarci na przyjęcie misterium. W ludziach o tęgich głowach, w dobie komputera, gdzie rozwija się technologia, często trudno przyjąć misterium, które Bóg objawia, tajemnicę, która wpisuje się w celebrację eucharystyczną, kiedy w dni uroczyste, w niedzielę, w dni świąteczne śpiewamy ten hymn aniołów, chwała na wysokości Bogu. Jakże bardzo trzeba łączyć się z sługami aniołów, by oddać chwałę Trójjedynemu Bogu. Jest to doksologia, chwała wypowiadana na cześć Trójcy Świętej. Tak było u początków w życiu Kościoła, że ten dzień był tak ważny podczas Eucharystii, że śpiewano go tylko podczas uroczystości Bożego Narodzenia i hymn ten miał prawo intonować tylko podczas uroczystości paschalny, męki śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i tutaj przywilej intonowania tego hymnu rozciągnął się. Pokazać nam polskiemu narodowi nieustannie, nigdy ja siebie ludu nie rzuciła, nigdy od siebie nie odjęła Jezusa, ja podał ten moc swoja i siła Boga Ojca. Tej nocy, kiedy przyjmujemy słowo wcielone, staje się ono żywe pośród nas. Również myślimy o wszystkich istnieniach, które Bóg powołał do życia, którym dał życie. Również poprzez nasze ofiary wspieramy i
inicjatywy związane z rodziną. Ta matka z Betlejem, ta matka Jezusa Chrystusa i matka z Jasnej Góry od 2012 roku, najsam przód, od oceanu do oceanu, od Władywostoku aż po Fatimę, przejeżdżając w kopii cudownego obrazu jasnogórskiego 65 tysięcy kilometrów, przeżyła, aby wołać wraz z ludem w różnych kulturach, językach, religiach, narodach, by wołać za życiem, szacunkiem do życia dla dzieci poczętych i nienarodzonych, szacunkiem do życia ludzi w odeszłym wieku. Dzisiaj to wołanie winno być jeszcze bardziej głośniejsze, kiedy tylu Herodów mamy na świecie i czekają na życie dzieci nienarodzonych. Mało tego, kiedy zakończyła się peregrynacja kopii cudownego obrazu do Azji, w Europie, Matka Boża prezentowała w zeszłym roku, w 2013, za ocean do Ameryki, do Kanady, do Meksyku. I tam dziś idzie czarna Madonna, Madonna papieża, papieża Polaka, by wołać i budzić sumienia. To, co jest takie przedziwne, piękne. Miałem okazję być na Słowacji, kiedy Matka Boża w kopii cudownego obrazu przyjechała do Wranowa, gdzie posługę pełnimy jako Paulini. I miałem okazję być właśnie tam, kiedy obraz Matki Bożej przybył do tego sanktuarium, do tego kościoła, kościół wypełniony po brzegu, pękał w szach. A całą inicjatywę peregrynacji jego razem i na pewnym światłem tę najświętszą noc. Niech odhali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen.